Kokainę wartą blisko 12 milionów złotych ujawnili funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Zatrzymano przewożącego narkotyki 51-letniego, bezpaństwowca. 3 maja bieżącego roku pogranicznicy pełniące służbę w Augustowie wytypowali do kontroli osobowego Citroena. Podczas kontroli dokumentów nienaturalne, zdaniem funkcjonariuszy, zachowanie kierowcy wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy. Podejrzewali, że w aucie może znajdować się nielegalny towar. Przypuszczenia okazały się słuszne. Podczas szczegółowej kontroli pojazdu w przerobionym w zbiorniku paliwa ujawniono pakunki z białym proszkiem. Przeprowadzone badanie narkotestem potwierdziło, że jest to kokaina. W sumie ujawniono około 40 kg narkotyków o szacunkowej wartości prawie 12 milionów złotych. Kierujący pojazdem 50-letni mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu rejonowego w Białymstoku tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełniony czyn grozi do 15 lat pozbawienia wolności.